Hejka wszystkim, witam was na kanale Zeczytana. Ja jestem Aurelia i dzisiaj teraz przychodzę z polecajkami na walentynki. Jeszcze nie wiem, kiedy się ukaże ten film. Albo się ukaże w dzień walentynek, albo się ukaże dzień przed walentynkami, czyli dzisiaj. No i tak, przychodzę do was właśnie z sześcioma polecajkami książek na walentynki. Są to takie książki, bardziej się skupiłam na takich, które trochę są smutnawe, ale zarazem mają dużo takiej radości i takiego szczęścia walentynkowego i no takiego uśmiechu, które dają na twarz. Oczywiście nie wszystkie, bo niektóre z tych książek są smutne i takie poruszające ciężkie tematy, ale bardziej szukałam takich właśnie, które dają mi trochę taki vibe właśnie walentynek. Nie wiem, jak to lepiej nazwać, ale mam nadzieję, że rozumiecie mi o co chodzi. Jest tych polecajek 6, więc już bez żadnego przedłużania zaczynajmy. W ogóle strasznie się cieszę, ponieważ w tym filmie będę mogła opowiedzieć o książkach, o których jakby już dawno nie wspominałam na kanale, a które dalej są jakby no genialne po prostu. I pierwszą na przykład z takich książek jest Arystoteles i Dante odkrywają sekrety wszechświata. Jeśli mnie wiecie, jeśli mnie znacie od dłuższego czasu lub oglądacie ten kanał, to wiecie, że ja Arystotelesa i Dantego po prostu ubóstwiam. Jest to cudowna historia, poruszająca mnóstwo ważnych tematów, ale zarazem jest właśnie taka bardzo przystępna, bardzo pięknie napisana i taka po prostu cudowna. I tutaj o fabule mamy Arystotelesa, który jest krnąbnym nastolatkiem, którego brat siedzi w więzieniu i on jest takim bardzo w sobie zamkniętym chłopakiem, bardzo takim wycofanym i pewnego razu, kiedy idzie na basen, poznaje tam Dantego i nasza relacja tych dwóch chłopaków się polepsza, bez przerwy stają się coraz lepszymi przyjaciółmi. Tutaj może ta fabuła tak brzmi bardzo monotonnie i tak bardzo prosto, ale właśnie w tej prostocie ona jest taka piękna, ponieważ to nie jest coś takiego, co widzimy w większości książkach, że oni są tymi przyjaciółmi, ale mają już takie z tyłu głowy, że kurde, ale on jest fajny, fajna, ale no trochę się wstydzę, że żeby nie zepsuć tej przyjaźni, czy coś takiego. Tutaj jakby mamy coś takiego, że faktycznie oni zanim pomyśleli o tym, że mogliby być razem, to oni naprawdę byli takimi przyjaciółmi od serca, osobami, którymi mogli, że nawzajem mogli po prostu sobie bardzo, ale to bardzo zaufać. I to była taka bezwarunkowa przyjaźń, której nie znajdzie się w żadnej innej książce. Była ona naprawdę śliczna, śliczne po prostu też pokazaniem życia. I to już co jest tutaj, a co jest naprawdę małej ilości książkach, to są tacy wspierający rodzice, co naprawdę jakby rzadko się zdarza akurat w literaturze ostatnio. I no to też jest tutaj naprawdę piękne, pięknie są ukazani te ci rodzice. Nie wiem, czemu ja tak mówię, przepraszam, ale jakoś ciężko mi się mówi, więc może mi się trochę język plątać, ale naprawdę są pięknie ukazani i tak nie jak zazwyczaj właśnie w książkach, że oni są tacy rujnujący marzenia, tylko to jest takie pokazanie, że nawet jeśli dziecko zrobi coś złego, ja i tak stanę za nim murem. Naprawdę piękna historia, bardzo, bardzo polecam. Też wyszedł w tamtym roku na początku drugi tom, więc jeśli ktoś jeszcze o tym nie wie, a nie wiem, jak można nie wiedzieć, ale jeśli ktoś nie wie, no to pamiętajcie, że jest ta cudowna historia i ona istnieje i po prostu jest. Teraz chyba jedna z książek, która jest dla mnie taka najbardziej hop pod walentynki, że po prostu no, żeby polecił na walentynki, i są to Pocałunki i kruasanty. Ja tą książkę przeczytałam niedawno, ale jak ona mnie zachwyciła. Mamy tutaj Mię, która jest dziewczyną, która zawsze marzyła, żeby zostać prima balleriną, zawsze chciała tam, wiecie, jakoś ten balet coraz bardziej w tam lepszych szkołach i tak dalej, chciała się coraz bardziej rozwijać i jedzie na wakacje do Paryża na miesięczny chyba lub na dwutygodniowy, nie, chyba nie miesięczny. Tam do szkoły baletowej, gdzie będą mieli przedstawiać Jezioro Łabędzie i gdzie Mia ma swojego trenera, który nie jest jakby bardzo za miłą osobą i poznaje też chłopaka w ten sam chyba dzień, gdzieś około wieczora, któremu się właśnie żali na tego chłopaka, że na tego ich trenera, że Boże, jaki on jest zły, jaki on jest okropny, masakra, i się okazuje, że ten chłopak jest
jego synem. I tak się zaczyna nasza cała historia. Powiem wam, że nie spodziewałam się, że ta książka aż tak bardzo mnie zachwyci i złapie za serducho i że będzie to naprawdę taka bardzo słodka i przyjemna książka. Ma tutaj parę takich plus twistów, trochę cięższych, ale jest naprawdę piękna ta historia. Tak jest dużo i tak pięknie jest tego Paryża tutaj. To nie jest jakoś na przesyt, ale jest tego mnóstwo i widać, że autorka zrobiła albo mieszka w Paryżu, albo zrobiła naprawdę świetny research. I ten sam balet, to jest piękne, jak jest go dużo, jeśli szukacie książki o balecie, ale nie chcecie, żeby to było, że no ogólnie ktoś wam powie, że tam jest balet, ale tak naprawdę prawie nie ma tego baletu, a chcielibyście faktycznie dużo tego baletu, to macie tutaj. I jest to też książka, która spowodowała, że zaczęłam częściej oglądać występy z Jeziora Łabędziego, więc to naprawdę, to jest bardzo duża polecajka ode mnie. Jeśli książka tak na mnie wpłynęła, że chcę coś oglądać o balecie, czego nigdy nie robiłam. Następną książką, o której też bardzo, bardzo dawno wam nie opowiadałam, a jest jedną z moich ulubieńszych książek, jest Fallingfast. I teraz od razu na sam początek opowiem o fabule, ponieważ wydaje mi się, że ona jest po prostu genialna. Mamy Hailee De Luca, która jest 21-letnią uczennicą tam jakichś studiów i mamy końcówkę wakacji i ona ze swoją starą Hondą przejeżdża przez chyba cały kraj i tam pozwiedzać różne miejsca i tak dalej. I pewnego razu w pewnym mieście jej Honda się zatrzymuje, się psuje i nie ma ona dokąd jechać, też nie ma na tyle pieniędzy, żeby po prostu kupić na mechanika, dlatego zatrzymuje się w tym miasteczku. Jest to takie też, wiecie, miasteczko na totalnym odludziu, gdzie dosłownie ciężko kogokolwiek znaleźć. I zatrudnia się w pewnej restauracji, aby trochę jakby mieć ten czynsz, żeby opłacać też czynsz za małe mieszkanie, które wynajmuje, oraz żeby można było jej Hondę tam naprawić, i w tym czasie poznaje Chase'a. I tak się zaczyna nasza cała fabuła. Też nie zrażajcie się imionami, ale jest to książka z 2019 roku, ok? I powiem wam tak, ta książka jest tak cudowna w sobie, to całe miasteczko, ona ma taki świetny vibe i ta książka jest też tak świetnie napisana. Mamy tutaj perspektywy obydwu bohaterów. Powiem wam, że po prostu wszystko w tej książce jest cudowne. Plot twist pod koniec totalnie mnie zmiótł. To jest taki plot twist, który mówi: sięgnij po kolejny tom od razu. Jest to naprawdę jeden z lepszych romansów, jakie czytam ever, a ja nie czytam romansów. A ten jakby stał się też moją topką książkową, więc to też bardzo dużo określa. Naprawdę cudowne. Mnóstwo zabawy, mnóstwo radości. Po prostu też to samo miasteczko ma taki świetny vibe, po prostu taka miłość w tym jest. Po prostu taka miłość, jaką zawarła Banika Lisowi, pisząc tą książkę, jest czymś dla mnie niesamowitym i cudownym. Jest to bardzo mało popularna książka, ale nie wiem dlaczego. Znaczy jakby, no już dawno została wydana, ale naprawdę jest świetna, jest cudowna i proszę, przeczytajcie Fallingfast, bo no jest to taka książka, którą kocham całym serduchem. Jest to dylogia, więc też szybko mielibyście skończoną jakąś tam serię lub dylogię. Naprawdę uwielbiam, proszę czytajcie Fallingfast, bo jest idealne na walentynki, idealne na koniec wakacji, idealne dla fanów romansów i idealne dla osób, które lubią takie enemies, ale to nie jest jakiś bardzo długi enemies i które lubią mocne plot twisty pod koniec. Następna książka to jest mój najdumniejszy pierwszy recenzent i jest to Zawsze nie trwa wiecznie. Słuchajcie, to jest taka książka troszeczkę bardziej wakacyjna, ale tutaj też jakby fajna jest na walentynki, ponieważ mamy tutaj, jakby będę wam mówiła bardzo mało z opisu i też zawsze mówię, że chcę mówić mało z opisu, ponieważ wydaje mi się, że im mniej się zna ten opis, tym jakby większą wam to zapewnia rozrywkę. Powiem wam takie słowa kluczowe, czyli anioł śmierci, nie wiem, nie wiem co tu mogę powiedzieć. No, anioł śmierci, nie wiem, miłość, żałoba i druga szansa.
O, to są takie chyba całkiem fajne słowa, mówiąc na to. Słuchajcie, ja się w tej książce absolutnie, może nie, że rozkochałam, ale naprawdę bardzo chwyciła mnie za serce. Nie spodziewałam się tego, że ta książka aż tak mi się spodoba. Wiecie, ja stwierdziłam, że to pewnie będzie jakaś taka, no wiecie, przeciętna książka, nic wyjątkowego. Taka po prostu sobie będzie, a naprawdę bardzo mi się podobała. Było mnóstwo rzeczy, które chciałam sobie zaznaczyć, ponieważ miałam mnóstwo bardzo pięknych i wartościowych przekazów. Bardzo mnie zaskakiwała momentami, a zakończenie. Jestem absolutnie tak wielką fanką zakończenia, bo zamykało ono wszystkie luki, było piękne, było takie. Wiecie, po prostu nam wszystko pięknie zamknęło. Sama książka to jest też naprawdę świetna i superowa i bardzo, 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 bardzo fajna rozrywka. I jest tutaj anioł, więc jakby anioł śmierci, więc może to was też zachęci, bo powiem wam, że mnie zachęciło. Sama historia Ruby Hearta jest naprawdę słodka, bardzo przyjemna, taka no bardzo, bardzo kochana i pytanie jest tutaj, czy prawdziwa miłość pokona śmierć i to wam trochę może sugerować do opisu, jednak naprawdę cudowna i taka na walentynki po prostu miodzik na serce. Teraz książka, która jest na walentynki. Jakby o tym jest ten film, ale jest na walentynki, ale jest troszeczkę taką cięższą książką, w tym sensie, no ma, porusza cięższe tematy, ale sam wątek romantyczny jest na tyle piękny i cudowny. Zaraz wam o nim opowiem, że stwierdziłam, że naprawdę warto to zamieścić tutaj, żeby to była książka na walentynki. Jest to, jak Moon Fuentes zakochała się we wszechświecie. Jest to ostatnia książka, którą przeczytałam w tamtym roku i na pewno zrobiła na mnie wielkie wrażenie. Mamy tutaj Moon, która ma swoją siostrę bliźniaczkę San. I jej siostra bliźniaczka jest tam znaną chyba, no, jest ogólnie sławna. Ma swoich fanów i tak dalej. I Moon była, znaczy Star zawsze była tą bardziej kochaną córką. Moon zawsze była tą mniej kochaną, tą bezużyteczną, tą brzydką, tą grubą i wszystkie okropne określenia, jakie mogą zostać dane na Moon, takie były dawane przez jej mamę. Moon nigdy nie czuła się wyjątkowa, zawsze wiedziała, że jest tak naprawdę obelgą tej rodziny. Nikt nigdy nie zwraca na nią uwagę, nikt nigdy na nią nie spojrzał jak na jakiś obiekt zainteresowań, zawsze była po prostu tą drugą i w wakacje, na początku wakacji jej siostra Star dostaje propozycję pojechania na taki letni turnus, że w każdym innym chyba mieście będzie można się spotkać właśnie z nią i tam z innymi znanymi tam osobami z Instagrama. I Star ma tam trochę jechać pod wolą przymusu, żeby tam rozdawać jakieś gadżety, ale i no, jakby wiecie, twierdzi, że to będzie po prostu okropny wyjazd. Taki znienawidzony, przez który zmarnuje całe wakacje, aż do czasu, kiedy poznaje Santiago. Słuchajcie, to jest historia piękna, bardzo poruszająca, ale zarazem taka cudowna. Ja mam tutaj naprawdę, tego nie widać, ale ja mam tutaj mnóstwo znaczników. Powiem wam, ilu plot twistów się nabawiłam w tej książce, to jest aż dziwne. Też wam pokażę wklejkę, bo wklejka jest w ogóle jedna z moich ulubieńszych wklejek Younga ever. No cudowna jest. Jeszcze po prostu ten wątek Santiago i Moon, to są po prostu takie dwie zranione dusze się spotykają i odnajdują siebie i odnajdują zrozumienie i wiedzą, że przed tobą nie muszę udawać, bo ty też wiesz, co ja czuję. Może nie w 100%, ale dalej rozumiesz ten ból. I to jest naprawdę piękne. Tutaj jest Enemies to Lovers. I oni, powiem wam, naprawdę przez bardzo, bardzo długi czas się nienawidzą. Ale potem, jak to się pięknie przeradza w coś więcej, jest to piękne. No i te zranione dusze. To jest naprawdę piękne określenie. Bardzo cudowne też. Bardzo, bardzo smutna książka, jeśli chodzi o złe relacje z mamą. Jeśli chcecie tak naprawdę takich bardzo złych relacji, że nie one są jakby raz na jakiś czas, tylko ta jednak mama i ta siostra, która też jakby ta siostra też ją bardzo tak przedmiotowo się nią jakby przedmiotowo ją traktuje, to naprawdę piękna i naprawdę jakby warta polecenia, bo jakby no, jest i świetna rozrywka, i bardzo przyjemna, i smutna, i taka, wiecie, wow, to naprawdę bardzo wam polecam. Przede wszystkim, no, Moon i Santiago to piękne, zranione, jakby, no, piękne.
piękne dusze, bardzo zranione, ale no po prostu cudowne. Oraz ostatnia książka, ja o tej książce wam opowiadam jakby od początków kanału i to jest taka książka, że wiecie, ja o niej niby rzadko mówię, ale wy jak ją zobaczycie, to macie, znowu o tym będzie opowiadała. Opowiem o tobie gwiazdom Edyty Prusinowskiej. Słuchajcie, jest to pierwsza książka napisana ever przez Edytę Prusinowską i ja wam powiem, że ta książka Edyty Prusinowskiej wyszła jej genialnie, przynajmniej kiedy ją czytałam, byłam w niej zakochana. Wydaje mi się, że teraz też by mi się bardzo spodobała. Mamy tutaj historię Astrid, która 3 lata wcześniej jej siostra zmarła w wypadku samochodowym i Astrid od tamtego czasu, no, ma takie stany depresyjne, no bardzo źle się czuje z tym wszystkim, po prostu z tym całym ciężarem, który został nagle na nią zrzucony. I pewnego razu, kiedy idzie na nudną komedię dla kobiet, poznaje Pultona. I jest to chłopak, z którym się zaprzyjaźnia i z którym postanawia, że chcą przejechać chyba razem cały kraj, do końca chyba wakacji i tam pospędzać razem czas, coś takiego. Jakby już nie pamiętam 100%, chyba 2 lata temu czytałam tą książkę, ale powiem wam tak, jakby sam wątek romantyczny piękny, sam jakby samo napisanie, sam styl pisania też jest po prostu cudowny, piękny, niesamowity. Ta cała książka jest po prostu jednym wielkim, pięknym cytatem, jest pięknie napisana. Na końcówce bardzo, znaczy nie bardzo, trochę mi się łez wylało. Jest naprawdę piękna, taka wartościowa, taka śliczna. I powiem wam, jeśli wam się też podoba ta okładka, to treść będzie jeszcze miliard razy piękniejsza. Jestem zakochana i w okładce, i w treści, i we wszystkim. Jest po prostu książką cudowną i perfekcyjną. I tym bardziej jakby możecie się trochę zrazić, bo polski autor, ale naprawdę Edyta Prusinowska tutaj zrobiła świetną robotę. Jest to też świetna książka dla osób, które chcą zacząć tam przygodę jakoś z czytaniem, bo jest to też bardzo lekka pozycja. No i naprawdę, też idealna na walentynki, taka słodka, przyjemna, może nie też w 100% słodka, bo porusza mnóstwo ważnych tematów, ale taka no bardzo przyjemna i taka pokazująca, jak wygląda życie. Dobrze, moi drodzy, tym akcentem będę się z wami żegnała. Dajcie mi koniecznie znać, czy ten film wam się podobał. Dajcie mi koniecznie znać, czy którąś z tych książek czytaliście i również polecacie na walentynki, lub czy wy polecacie jeszcze jakąś inną książkę na walentynki. I tym akcentem będę się z wami żegnała. Życzę wam miłego dnia, bądź znaczy, trzymajcie się. Cześć!